Między nami mówiąc. Dobry wieczór, tu audycja Między nami mówiąc, przed mikrofonem Monika Czajka. Listopad jest dla Polaków miesiącem zadumy i pielęgnowania historii, tej państwowej, ale też takiej nieco bardziej osobistej. Najpierw odwiedzamy bliskich na cmentarzach, a później świętujemy odzyskanie niepodległości przez nasz kraj. W dzisiejszej audycji postaramy się połączyć te dwa listopadowe wydarzenia. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest ksiądz Rafał Figiel. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dobry wieczór Państwu. Usystematyzujmy. Ksiądz Rafał Figiel, wikariusz w parafii świętego Michała Archanioła w Świdwinie, to jest diecezja koszalińsko-kołobrzeska, pasjonat historii, zainteresowany tematyką związaną z I wojną światową, autor książki Bitwa pod Wąsewem, lokalnie dokumentuje ksiądz pomniki, ponadto interesuje się również Pismem Świętym, szerzej mówiąc jego historią, przekładami, tłumaczeniami, a także pod tajemniczym pseudonimem literackim wydaje książki oraz pisze wiersze. Czy jest coś jeszcze? No to właściwie chyba wszystko z tych takich głównych rzeczy. Co jest najbliższe księdza sercu? To jest tak trochę, że idzie to etapami, czyli mam na przykład czas, kiedy się zajmuję cmentarzami, mam czas, kiedy się zajmuję, czy bardziej intensywnie się zajmuję tematyką Pisma Świętego, wystawy biblijnej. To też, to nie tylko ode mnie zależy, bo są to też sprawy związane z tym, że ktoś z kimś współpracuje i wtedy mamy jakieś wspólne dzieło zaplanowane na ten moment i wtedy inne rzeczy trochę się odsuwa. Już dzisiaj obiecuję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy o Piśmie Świętym, to na pewno. A dzisiaj chciałabym zatrzymać się nad tymi zapomnianymi cmentarzami, żeby ksiądz nam troszkę poopowiadał. Ale na początku, jacy ludzie spoczywają na tych cmentarzach? No ludzie, to jest kluczowe stwierdzenie, ludzie. To są cmentarze, które czasem są określane jako nie nasze cmentarze, czasem się tak mówi. Natomiast no zawsze to jest miejsce spoczynku człowieka i to należy uszanować. To jest taka podstawowa rzecz. To jest wyznacznik cywilizacji. To, że potrafimy zadbać o groby naszych bliskich, nie tylko, ale też innych osób, nawet takich, których nie znamy, a nawet takich, których określamy mianem wrogów. To też jest istotne. W jednej z księdza publikacji można znaleźć dedykację, która brzmi następująco. Książeczkę tę poświęcam pamięci mojego pradziadka, Jana Figla, żołnierza 225. rezerwowego pułku piechoty Armii Niemieckiej, który zginął na froncie wschodnim 14 stycznia 1915 roku pod miejscowością Wola Szydłowiecka. Czy pasja związana z wyszukiwaniem powojennych cmentarzy, dbaniem o nie, wynika z tego właśnie, że w rodzinie miał ksiądz żołnierza, który zginął na wojnie? Czy to zainteresowanie wynika z czegoś innego? Od czego się zaczęło? To właśnie od tego się zaczęło. To 2014 rok, kiedy z moim bratem pojechaliśmy do Bolimowa. Wola Szydłowiecka jest w pobliżu Bolimowa. I tam uczestniczyliśmy w rekonstrukcji, ale też chcieliśmy ustalić trochę więcej, jeśli chodzi o miejsce spoczynku naszego pradziadka, bo to, co wiedzieliśmy od początku, to co było w domu i to moje dzieciństwo też mi się załącza, mianowicie w domu było zdjęcie. Zdjęcie mężczyzny w mundurze, takim nietypowym mundurze, zwłaszcza przez nakrycie głowy, taka spiczasty taki kask, hełm charakterystyczny, pikierhauba. I zawsze mnie to fascynowało, kto to jest, kto jest na tym zdjęciu, dlaczego jest tak dziwnie ubrany, dlaczego ten mundur jest taki inny od naszych mundurów. No i z czasem oczywiście się dowiedziałem od taty, od także innych członków rodziny, że nasz pradziadek był żołnierzem armii, powołany był do armii niemieckiej, jako mieszkający w Wielkopolsce.
i z tą armią niemiecką szedł gdzieś tam na wschód i tam zginął i tak naprawdę nie wiedzieliśmy gdzie. Dopiero dzięki mojemu bratu udało się ustalić, że tym miejscem spoczynku właśnie jest Wola Szydłowiecka. I ten pierwszy moment, kiedy tam się pojawiliśmy, 2014, tam spotkaliśmy panią doktor Annę Zaleską, która taki projekt rozpoczęła archeologiczny dotyczący I wojny światowej. I wtedy troszkę o tym projekcie mówiła na tej rekonstrukcji w Bolimowie. I tam wtedy zaczęło się spotykanie też ludzi, którzy nie tylko pomogli ustalić te szczegóły nasze rodzinne, ale też byli pasjonatami zajmującymi się właśnie cmentarzami pierwszowojennymi, zajmującymi się w ogóle tematyką Wielkiej Wojny. Takiej wojny, która właściwie dla nas Polaków no, zniknęła gdzieś zupełnie, przysłonięta przez tragedię II wojny światowej. I tak w potocznym mniemaniu wielu ludzi jest to nie nasza wojna. Nawet pamiętam taki moment na tej rekonstrukcji w Bolimowie, gdzie mały chłopczyk pyta taty, widząc żołnierzy w mundurach biegnących, pyta tato, a gdzie tu są Polacy? A na to tato mówi, w tej bitwie Polacy nie walczyli. Więc to jest takie, rzeczywiście takie powszechne mniemanie, że dzisiaj to się już trochę zmienia, ale wtedy było mocne jeszcze, że to nie jest nasza wojna, że to właściwie armie jakieś nie nasze, cmentarze nie nasze później. No i tak jak mowa o cmentarzach, to właśnie tam, gdzie się zajmowałem cmentarzami wojennymi, pierwszowojennymi, to był teren Mazowsza. I rzeczywiście takie myślenie o tych cmentarzach, że to są cmentarze niemieckie, czasem rosyjskie, czasem tak się mówiło, nie jest to coś, co z czym ci ludzie się jakoś identyfikują, mieszkający na tym terenie. Pojawia się, jak już ksiądz wspomniał, w różnych miejscach, czy to właśnie na Mazowszu, czy na Pomorzu Zachodnim. Do niektórych prowadzą stare mapy. Mówię tutaj o tych cmentarzach, tak, czy o miejscach, które ksiądz wyszukuje. Mapy pomagają w odkrywaniu pomników czy zapomnianych cmentarzy. A jak jest z lokalną społecznością? Czy są osoby, które mogą jeszcze pamiętać, czy mogą w ogóle pomóc we wskazaniu takiego cmentarza? Tak, to jest ciekawe, że nawet ku mojemu zdumieniu młode osoby, bo byłem przekonany, że owszem, starsi ludzie, którzy pamiętają czasy, kiedy jeszcze w miarę wyraźnie te cmentarze się zaznaczały w przestrzeni, tu mówimy cały czas o tych cmentarzach pierwszowojennych na wschodzie, i jeszcze starsi ludzie, no to myślę sobie, no to ktoś tam coś kojarzy. I rzeczywiście, starsi ludzie pamiętali, że tu jest cmentarz, że tam jest cmentarz, w tamtym miejscu. Ale niedawno miałem takie ciekawe zdarzenie. Byliśmy z moimi dwoma znajomymi w takiej miejscowości Żabin, to jest pod Ostrołęką. I tam próbowaliśmy znaleźć cmentarz na podstawie danych wyczytanych z kroniki wojskowej, na podstawie dokumentacji. I ciężko było rzeczywiście trafić zupełnie, to jeszcze pogoda była taka nie najciekawsza, mokro, już tacy zmoknięci chodziliśmy po wielkiej łące i szukaliśmy tego cmentarza, no i nie mogliśmy trafić na ten cmentarz. Nie było to miejsce, które pierwotnie podejrzewaliśmy, no zupełnie nam na cmentarz nie wyglądało, ale jeździł sobie taki młody człowiek ciągnikiem, zaczepiliśmy go, zszedł z tego ciągnika, przywitał się. I pytamy, czy wie, gdzie tu jest cmentarz. Mówi tak. O, i pokazał ręką, mówi, tam pójdziecie tam prosto, tam gdzieś takie drzewo i tam koło tego drzewa jest taki wzgórek i to jest cmentarz. Więc młody człowiek, ale to dlatego, że gdzieś w rodzinie te informacje się przechowały, że ktoś, dziadkowie czy rodzice to przekazali i no jednak jest ta wiedza. A jest też trochę młodych ludzi, takich pasjonatów historii, którzy regionaliści, którzy dobrze znają okolice, którzy znają teren, poznają też teren, bo to jest też działanie, więc to nie jest tak, że ci ludzie tylko od kogoś tam się dowiedzieli, ale sami też szukają. Sami szukają na podstawie dokumentów, na podstawie jakichś tam zeznań świadków i próbują też na podstawie tego, co znajdą w archiwach.
Więc też i młodzi ludzie się tym zajmują i to jest fajne, że rzeczywiście młodych to zaczyna interesować. Zrobi się trochę taka moda chyba na pierwszą wojnę, tak mi się wydaje. I tak jak do tej pory było pusto i głucho przez długie lata, tak właściwie dzisiaj trochę się zmienia pod tym względem. Szczerze mówiąc, myślałam, że właśnie, że to osoby starsze będą bardziej się interesować, gdzieś tam wiedzieć, gdzie coś odszukać. A tutaj ksiądz mówi o młodych osobach. I druga rzecz, która mi się tutaj nasunęła, że niby żyjemy w takich bardzo rozwiniętych czasach, ale z drugiej strony nawigacja Google nie doprowadzi nas do takiego cmentarza zaginionego, prawda? Niestety. To znaczy... Też część ludzie, zwłaszcza pasjonaci różni, nanoszą informacje o cmentarzach. Co do nawigacji Google, to może trochę to jakby no, samodzielnie ktoś tam w tym działa. Natomiast też taki projekt Narodowego Instytutu Dziedzictwa, projekt zrobienia mapy, czy dołączenia tych cmentarzy, takiej warstwy cmentarzami pierwszowojennymi do projektu, który zawiera zabytki. To jest trochę, no ale to nie, wolę może nie mówić o tym, bo to będę się za bardzo zagłębiał. To jest dosyć trudna sprawa. Rozmawialiśmy na ostatniej konferencji poświęconej dziedzictwu Wielkiej Wojny na ten temat i może to nie jest temat, który jeszcze się na pewno nie zakończy, a nie chcę tam za bardzo w to wchodzić. Natomiast rzeczywiście mapy to średnio nas doprowadzą, ludzie nas, prędzej nas doprowadzą ludzie, którzy się rzeczywiście tym interesują i którzy coś mogą na ten temat powiedzieć. A z księdza obserwacji, no właśnie, to zainteresowanie rośnie? Tak, to jest coś takiego, co wzbiera, taka wzbierająca fala trochę, ale to też z tego względu, że istnieje wiele projektów w tej chwili, które polegają na renowacji, porządkowaniu tych cmentarzy, czyszczeniu tablic, montowaniu na przykład krzyży nagrobnych, naprawianiu tych krzyży. To jest oczywiście coś, co wymaga zgody konserwatora, co wymaga zgody odpowiednich czynników i te zgody są rzeczywiście załatwiane i to jest wtedy robione i to angażuje też lokalną społeczność. Często przy tego typu pracach, na przykład pani Małgorzata Karczewska prowadzi z ramienia Instytutu Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku takie badania na cmentarzach na Kurpiowszczyźnie i takie prace i na Mazurach i rzeczywiście sporo ludzi się w to włącza. Też są prowadzone czasem prace takie mocno inwazyjne, czyli ekshumacje i tu przy tym też pracują wolontariusze, więc jest sporo ludzi, którzy się w tego typu działania angażują. No dobrze, a gdybym ja na przykład sobie szła pewnego dnia lasem i zauważyłabym właśnie, że są jakieś, nie wiem, kamienie, dziwne części z nagrobków i chciałabym jakoś, nie wiem, zainteresować się, zadbać o to, no to powinnam to zgłosić, czy mogę tak sobie po prostu oczyścić i... To znaczy, jeśli chodzi o tak zwane prace nieinwazyjne, czyli nic właściwie nie zmieniam głęboko na tym cmentarzu, nie używam żadnego ciężkiego sprzętu, tylko zamiatam jakieś liście, przytnę jakieś gałązki, to naprawdę nie jest to coś, co wymagałoby nie wiadomo czyich zgód. Zgody wymaga jakaś poważna ingerencja w cmentarz. I spokojnie, myśmy robili takie prace porządkowe tutaj, na przykład na cmentarzu ewangelickim w Wilczkowie. I to była rzeczywiście praca na zasadzie ogłoszenia wydarzenia na Facebooku i skrzyknięcia się ludzi. Było kilkanaście osób miejscowych, ale też i ze Świdwina, którzy przyjechali. Pan, który nam dostarczył transport, busa, bo chodziło o to, żeby uporządkować i przede wszystkim usunąć śmieci z cmentarza. Często tak bywa, tak sobie żartujemy nieraz, chociaż to są takie smutne żarty, że stary cmentarz można rozpoznać po trzech rzeczach. Po konwaliach, po barwinku ewentualnie, czyli po roślinności i po śmieciach.
I po śmieciach niestety to jest taki objaw taki, no nie powiem kultury, bo to raczej właśnie w drugą stronę, że na cmentarz były wywożone, zwłaszcza jakiś taki nieużywany cmentarz ewangelicki, były wywożone, wynoszone śmieci. Takie dzikie, dzikie wysypisko było tworzone. Więc to jest to, co mogę na pewno zrobić, tak, że zabrać po prostu te śmieci stamtąd, to jest coś, co nie, do czego nie potrzebuję żadnego pozwolenia. Teraz zaprosimy naszych słuchaczy na krótką muzyczną przerwę. Audycja Między Nami Mówiąc, przy mikrofonie Monika Czajka, moim i Państwa dzisiejszym gościem jest ksiądz Rafał Figiel. I dzisiaj w muzycznej przerwie, w dwóch muzycznych przerwach będziemy słuchać wyborów księdza Rafała i pierwszym utworem, który usłyszymy, będzie Za nic do dodania Jana Kondraka. Zapraszamy. Za szron, który nagle poszerzył horyzont, za mnie tam, gdy oddech wstrzymuje, za rosę perlistą na łąkach w czeremsze, że mogłem to widzieć. Dziękuję, że mogłem to widzieć. Za łosia dostojny majestat na grobli, za mnie, kiedy go podpatruję, za zwykłą zuchwałość bażanta na śniegu, tak jak za własną dziękuję, tak jak za własną. Za piękno kobiety, że go pożądałem, za tę, której zmysły me służą, za się już nie powtórzą. Za bliskich, za wszystkich, od których zaznałem, za to, że się już. Otwarcie widoku na góry, za mnie, kiedy puls morza czuję, za puszczy północnej tajemne wołanie, za nagie ognisko dziękuję, za nagie ognisko. Za matki poranno wieczorne krzątanie, za mnie jest ojce, kiedy wędruję, za świergot za oknem i dzieci wróbli, za nic do dodania dziękuję, za nic do dodania. Za piękno kobiety, że go pożądałem, za tę, której zmysły me służą, wszystkich, od których zaznałem, za to, że się już nie powtórzą. Za bliskich, za wszystkich, od których zaznałem, za to, że się thank you.
Między nami mówiąc. Piosenka za nic do dodania, Jana Kondraka. Wracamy po przerwie. Audycja Między nami mówiąc, przy mikrofonie Monika Czajka. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest ksiądz Rafał Figiel. Przed przerwą rozmawialiśmy o pamięci o tych, którzy spoczywają na ziemiach naszego kraju. A chciałabym zadać księdzu pytanie, czy ta rola, czy powołanie pomaga w historycznych badaniach, czy może przeszkadza? No na pewno przeszkadza, w cudzysłowie oczywiście, przeszkadza jeśli chodzi o czas, bo jest to jakiś czas, który temu trzeba poświęcić i tego czasu gdzieś trzeba szukać, ale takie fajne stwierdzenie ostatnio słyszałem, że ktoś zapytał kogoś właśnie, kiedy on znajduje czas na to, a ta osoba powiedziała, ja nie znajduję czasu, ja go biorę. Więc gdybym rzeczywiście miał znajdować, to nie da się znaleźć, natomiast trzeba po prostu jakąś część sobie zaplanować, tego czasu przeznaczyć na te rzeczy, bo to są jednak rzeczy ważne. To jest też zmiana czy taka próba zmiany też i myślenia ludzi właśnie o tych cmentarzach, bo mówimy tu o cmentarzach nie tylko pierwszowojennych, to dotyczy głównie terenów Polski Wschodniej, centralnej, wschodniej, południowej, natomiast mówimy, jeśli mówimy o tym terenie, na którym się obecnie znajdujemy, czyli województwo zachodniopomorskie, diecezja koszańsko-kołobrzeska, to jest mnóstwo cmentarzy ewangelickich, mnóstwo cmentarzy, które właściwie są w każdej wiosce. Każda wioska, nawet niewielka wioska przeważnie, posiadała swój cmentarz i te cmentarze w momencie, kiedy Niemcy opuścili ten teren, my przyszliśmy na te tereny, to zostały czasem zaadaptowane, czyli czasem ten cmentarz włączono, zaczęto chować zmarłych też obok czy przy tym cmentarzu, czy tworzyć cmentarz parafialny. Natomiast czasami zupełnie gdzieś zostały opuszczone. I rozmawiałem kilka razy z księdzem biskupem Zadarko na ten temat i on wręcz zachęcał, mówi, słuchaj, zrób coś z tym, to trzeba coś z tym zrobić. To tak nie może być, że jest cmentarz we wsi, a tam są śmieci, że to jest zapuszczone, to jest zaniedbane. To jednak jest miejsce spoczynku ludzi, fakt innej narodowości, innego wyznania, ale ludzi. I też świadczy o nas, jako o ludziach, jako o katolikach, bo większość jednak tutaj mieszkających osób to katolicy. I to też jest jakieś świadectwo, jakaś wizytówka naszego stosunku do człowieczeństwa. Do człowieczeństwa, do ciała zmarłego, do pochówku. To jest takie świadectwo, w tym wypadku na razie antyświadectwo. Wspomniał ksiądz o tym, że na różnych terenach dbał ksiądz o te cmentarze, tak? Czy to na wschodzie, czy tutaj na terenie województwa zachodniopomorskiego. Czy jest jakaś różnica między szukaniem, dbaniem o te zapomniane cmentarze właśnie na przykład na Mazowszu, a tutaj na tych ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych, w świadomości na przykład ludzi? W świadomości ludzi, to znaczy tam tym tematem moich zainteresowań były cmentarze pierwszowojenne i tam te cmentarze były traktowane rzeczywiście jako cmentarze wrogiej armii. Nie było świadomości tego, że w tych armiach, czy to w armii niemieckiej, czy w armii rosyjskiej, walczyli Polacy. Dlatego, że pierwsza wojna światowa to jest czas, kiedy Polski nie ma na mapie, kiedy Polacy mieszkający na terenach na przykład Wielkopolski byli wcielani do armii niemieckiej, Polacy mieszkający w obecnej wschodniej Polsce byli wcielani do armii rosyjskiej i stąd też tak naprawdę te cmentarze, tam jest bardzo wielu żołnierzy pochowanych, którzy są żołnierzami narodowości polskiej. Mają polsko brzmiące nazwiska. Kiedyś pamiętam, znalazłem taką dokumentację, gdzie było napisane Niemcy, bo to były wyszczególnione osoby pochowane na cmentarzu, było napisane Niemcy, dwukropek i nazwiska. Kowalski, Kaczmarek, tego typu nazwiska, więc to tacy Niemcy. Kiedyś brałem udział w ekshumacji jednego z takich niewielkich cmentarzy pod Ostrowią Mazowiecką.
I przy żołnierzach znaleziono takie śpiewniczki, pieśni, modlitewniki, reszty, bo to przedmioty osobiste, resztki tych przedmiotów osobistych. Udało się zobaczyć, zidentyfikować, cóż to za przedmioty, cóż to za książeczki. To były modlitewniki w języku polskim. A to byli żołnierze pułku 61 z Grudziądza, pułku Armii Niemieckiej. Natomiast tutaj na tym terenie, i tam ludność rzeczywiście niekoniecznie jakoś traktowała te cmentarze właśnie jako swoje. I tu jest podobnie, tylko to jest jakby inny powód, bo tam była to jeszcze kwestia wroga, który szedł z frontem, który ten teren niszczył. Natomiast tutaj mamy ludność przeważnie napływową. I dla nich też ten teren, to nie był długie lata, to nie nasze miejsce, to jest nie może będziemy musieli stąd, może nie będziemy mogli tu do końca mieszkać, może przyjdą i nam zabiorą te ziemię. I właściwie takie zastanowienie, czy długo tu pobędziemy i w związku z tym nie przejmujemy się tym, co nie jest nasze, co do nas nie należy, co nas nie dotyczy. Zostawiamy to. Zwłaszcza, że te cmentarze z powodów sanitarnych, one były często, mówimy o ewangelickich w tej chwili tutaj, były często umieszczane poza wsią, poza miastem, czasem gdzieś w lesie, na początku lasu. I właściwie jak się o nim tam zapomniało, to on tam gdzieś był, funkcjonował w przestrzeni, natomiast no, chodziły dzieci z ciekawości, zobaczyć co to tam jest. Natomiast starsi niekoniecznie się nawet zapuszczali na ten cmentarze, po prostu pozostawiali to tak jak było. Później w latach 70. tutaj na tym terenie była masowa akcja zorganizowana niszczenia tych cmentarzy. Jest dokumentacja, zachowała się dokumentacja, ta dokumentacja jest z roku 1974, gdzie jest wykaz cmentarzy na terenie powiatu świdwińskiego i nakaz likwidacji. Nakaz likwidacji oczywiście w warstwie powierzchniowej, nikt nie ekshumował tych grobów. Nakaz likwidacji nagrobków, przede wszystkim jakiegoś ogrodzenia, tak żeby nie pozostał widoczny ślad po cmentarzu. Okazuje się, że dzięki Bogu nie udało się zrobić tego, nawet jeśli usunięto, bo pamiętam tutaj kilka takich cmentarzy, byliśmy z panem Zbyszkiem Czajkowskim, gdzie usunięto rzeczywiście wszystko, jeśli chodzi o tę warstwę powierzchniową, nawet te podstawy nagrobków, jakieś tam kamienie, jakieś obręby grobów. To zostało właściwie całkowicie usunięte. Ale na przykład pozostała roślinność charakterystyczna dla cmentarza. Więc cmentarz się jakoś tam w przestrzeni zaznacza. Nawet jeżeli nie ma, co prawda tam nie da się tak do końca, więc tam zawsze jakiś kawałek kamienia, może nie nagrobka, ale na przykład podstawy pod krzyż. Pamiętam tutaj taki mały cmentarz w Ciechnowie, gdzie właściwie z tego cmentarza znaleźliśmy jedną taką podstawę pod krzyż, niewielką, i taki kawałek szkła, czarnego szkła, często robiono tablicę właśnie z takiego szkła i to jest kawałek takiej tablicy jeszcze z taką gwiazdką, więc prawdopodobnie początek daty urodzenia i to był jedyny zachowany fragment świadczący o tym, że na tym terenie był cmentarz. Jest cmentarz, bo cmentarz oczywiście istnieje. Tak jak mówiłem, został usunięty tylko w tej warstwie powierzchniowej, natomiast no, groby są, ciała zmarłych są. Wspominał ksiądz, że osoby, które gdzieś tam spotyka przy okazji dbania o te zapomniane cmentarze, że znajdują się takie osoby, które mówią, że no ich tam nie, ich to raczej nie dotyczy, tak? Nie będą się angażować, ale też w jednej z publikacji pisze ksiądz, że są ludzie, którzy stawiają opór przed renowacją czy porządkowaniem miejsc pamięci, bo na przykład tu nie leżą nasi, właśnie to nie jest, to nas nie dotyczy, to nie jest nasz cmentarz. Jak rozmawiać z takimi osobami? No nie jest to sprawa prosta. Na pewno nie, tutaj trzeba wiele dyplomacji, wiele taktu, też zrozumienia takiego człowieka. No ma jakieś powody, tak? To nie jest coś, co jemu się tak wymyśliło. Często są to jakieś powody, czasem związane właśnie z przeszłością, z historią rodziny. Trzeba by spróbować zrozumieć. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz spróbować zrozumieć
I druga sprawa, no spróbować przekonać, rozmawiać. To jest no, najlepsze, to jest jedyne właściwie, co można zrobić. Nie jakimiś nakazami, zarządzeniami, tego typu rzeczami, ale rozmową i takim przekonywaniem. Pamiętam w jednej wsi, gdzie robiliśmy z gminą wspólnie, robiliśmy renowację cmentarza. I był jeden pan, który bardzo mocno był przeciwny temu, ale tam też ludzie ze wsi, którzy się zaangażowali i włączyli w te prace porządkowe, oni go tak naprawdę przekonali. Oni rozmawiali z nim i w końcu gdzieś tam, może nie do końca, ale ten opór tak jednak stopniał. Czyli najlepiej też przekonywać własnym przykładem, chyba, tak? Tak, bo to rzeczywiście też jest fajnie, jak ten, który mówi coś o tym, że tutaj trzeba coś zrobić na tym cmentarzu, no to sam się też bierze do roboty, bo jak tylko mówi, no to niespecjalnie to jest jakoś zapalające człowieka drugiego. Proszę księdza, co to księdzu daje? Ja myślę, to tak z potrzeby serca, z takiego przekonania, że no, to tak nie można zostawić, że to trzeba coś z tym zrobić, że trzeba choćby zaznaczyć ten cmentarz w przestrzeni, bo czasem niewiele więcej da się zrobić. Jeżeli na cmentarzu nie ma żadnych śladów zewnętrznych poza roślinnością, to tak naprawdę tam nic nie zrobimy. Ale choćby zaznaczyć, my tutaj taki pomysł, to już od tych cmentarzy pierwszowojennych, ale to się przeniosło też tutaj na ten teren, znakowania. Taką prostą tabliczką z takiego, jak to mówią fachowcy, dmuchanego PCV, zrobioną tabliczką, na której jest nadruk, z krótką informacją, że tu w tym miejscu jest cmentarz, że warto uszanować to miejsce. No i to czasem jest jedyne, co się da zrobić, ale warto choćby dlatego, żeby gdzieś była ta świadomość, żeby była ta świadomość w ludziach, że to nie jest takie sobie miejsce, że nie można tu robić wysypiska, no bo nie wypada, bo jednak to jest miejsce spoczynku kogoś. To pięknie. No piękne jest to, że są ludzie wokół nas z pasją, którzy robią coś dobrego nawet dla tych, których tak naprawdę nigdy nie spotkali. Mówiliśmy sobie przed przerwą o tym, że w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji. Ja też zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby poszukać sobie publikacji księdza Rafała, bo naprawdę bardzo ciekawe artykuły, czy nawet takie tak, troszkę. Jeśli mogę zareklamować, jest taki portal, który się nazywa Akademia Edu. I to jest portal, na którym mnóstwo ludzi publikuje prace naukowe jakieś swoje i z różnych dziedzin, więc to nie jest tylko kwestia tam cmentarzy czy pierwszej wojny, ale z różnych dziedzin. I tam na tym portalu wszystkie moje artykuły czy książka na tematy historyczne się znajdują. Więc tam trzeba po prostu mnie wyszukać, imię, nazwisko i tam można sobie, to są publikacje dostępne w PDF-ach, nic tam nie trzeba płacić za to, więc spokojnie można sobie z tego skorzystać. No a też to wydaje mi się, że takie publikowanie w internecie jest bardzo pomocne dla takich osób, które właśnie gdzieś tam zajmują się historią, szukają różnych informacji na temat, no właśnie na przykład zapomnianych cmentarzy, ale nie tylko, bo jak przygotowywałam się do tej rozmowy i szukałam informacji właśnie na temat tego, czym się ksiądz zajmuje, to oprócz tych opisów różnych pomników czy tych cmentarzy, jest też historia pewnego szkicownika i tutaj tak na koniec jeszcze chciałabym o tym wspomnieć, bo to jest coś niesamowitego. Może tak, ksiądz tak opowie. Tak, to jest ciekawe, że historia w ogóle się zaczęła znowu od cmentarza. Dlatego, że na takim małym cmentarzu w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej, taka miejscowość Dybki, jest duży kamień nagrobny, na którym nazwisko żołnierza, to jest jeden z dwóch ocalałych na tym cmentarzu kamieni nagrobnych. Nazwisko żołnierza zwróciło moją uwagę, dlatego że to nie jest nazwisko niemieckie. To jest nazwisko szkockie, Percy MacLean, imię, nazwisko, Percy imię, MacLean nazwisko. No i od tego się zaczęło. Od tego się zaczęła cała historia. Zacząłem poszukiwać informacji dotyczących najpierw tego żołnierza,
I później udało mi się dotrzeć w ogóle do informacji dotyczących rodziny, klanu szkockiego, właściwie części klanu szkockiego, która osiadła na terenie Prus, i tak właściwie tutaj zostali praktycznie do dwudziestolecia i później dopiero gdzieś z tego terenu wychodzą. I ten szkicownik, to o którym mówimy, bo tutaj mówimy o szkicowniku, to kiedyś właśnie zamieszczałem informacje na temat tego klanu, do czego mi się tam udało dotrzeć. I napisała do mnie taka pani, która kiedyś kupiła szkicownik w takim pudle z książkami, w pudle z jakimiś różnymi książkami. On zwrócił uwagę, właściwie te książki jej specjalnie nawet nie interesowały, ten szkicownik z rysunkami pochodzący z roku, to był rok 1919, i w tym szkicowniku był prawdopodobnie personalia właścicielki i adres. I było w tym adresie właśnie, że mieszka, czy jakoś tam ewentualnie, gdyby może ktoś zgubił, to żeby to dostarczy ten szkicownik tam, do pani McLean w miejscowości Roszał. No i próbowałem dopasować tę osobę do tej genealogii, tej części klanu, która mieszkała tutaj w Prusach. Rzeczywiście się udało. Natomiast padało pytanie też drugie ze strony tej pani, mianowicie, żeby spróbować ustalić, gdzie te rysunki były robione. No i jedynym takim elementem, który pozwalał ustalić miejsce, gdzie rysunki powstawały, był kościół. Na jednym z tych szkiców był kościół. I zaczęliśmy szukać tego ze znajomymi, I co ciekawe, udało się zidentyfikować miejscowość. Gdzie i nawet nie tylko miejscowość, ale miejsce, z którego ten rysunek był zrobiony. Precyzyjnie można ustalić, w którym miejscu siedziała osoba. Jest to taka miejscowość niedaleko Monachium w Alpach i tam z tej miejscowości jest bardzo dużo pocztówek z tym kościołem i to jeszcze właśnie takich dawniejszych. I na tych starych pocztówkach na przykład jest taka ławeczka i prawdopodobnie na tej ławeczce siedziała osoba, która szkicowała ten kościół, bo on z takiego ujęcia jest naszkicowany. Także to taka historia. Widzimy, że tych historii nieodkrytych po prostu jest jeszcze pewnie bardzo, bardzo dużo. Jest bardzo dużo. To rzeczywiście tak jakoś miałem, ja mówię, że się śmieję, że trochę szczęścia mam też, że właściwie wszędzie tam, gdzie jestem, to coś na jakiś trop ciekawy udaje się wpaść. I to są naprawdę różne rzeczy, na przykład odnalezienie grobu dziadka Marii Konopnickiej. I to też był w ogóle cały proces, który doprowadził do tego, że w miejscowości, która należy do parafii, gdzie ten grób się znajduje na cmentarzu, no szkoła obecnie nosi imię Marii Konopnickiej. Była szkoła bez patronki, natomiast po tych naszych odkryciach jeszcze jednego znajomego i mnie, to rzeczywiście szkoła uzyskała patronkę nową. Pięknie, pięknie. Moglibyśmy tak rozmawiać jeszcze godzinami. Tych historii by nam tutaj przychodziło pewnie jeszcze więcej, ale niestety musimy kończyć. Ja bardzo, bardzo dziękuję księdzu za to, że zgodził się ksiądz ze mną porozmawiać i podzielić swoimi historiami. Ja chciałabym zacytować jeszcze fragment jednej z księdza publikacji, tutaj jeszcze w nawiązaniu do tych cmentarzy, a raczej właśnie do ludzi, którzy na nich spoczywają. Nasi czy nie nasi? Nie pytajmy, nie dzielmy na swoich i obcych. Z takich podziałów nie rodzi się nic dobrego. Niech pamięć o poległych trwa w następnych pokoleniach, a nam, poznającym ich dzieje, pomoże w budowaniu lepszego świata. Świata, w którym nie będzie już więcej wojen. Słowa księdza Rafała Figla. Piękne słowa, z którymi zostawiamy tutaj Państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Zostawimy Państwa z piosenką, którą wybrał ksiądz Rafał. Ja jeszcze tylko dodam, że audycja, ta rozmowa będzie dostępna również na Spotify i na YouTubie naszej audycji. Między nami mówiąc, przy mikrofonie Monika Czajka, moim dzisiejszym gościem był ksiądz Rafał Figiel, a zostawiamy Państwa z piosenką Nie rozdziobią nas kruki starego, dobrego małżeństwa. Do usłyszenia.
zdziobią nas kruki, ni wrony, ani nic. Nie rozszarpią nas sztuki poezji wściekłe kły. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, nie chybnie brakuje tam nas. Odstania w miejscu, nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Nie omami nas forsa, ni słaby pusty dźwięk. Inną ścigamy postać, realnej zjawy trend. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, nie chybnie brakuje tam nas. Odstania w miejscu, nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Nie zdechniemy tak szybko, jak sobie roi śmierć. Ziemia dla nas za płytka, fruniemy w górę gdzieś. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, nie chybnie brakuje tam nas. Odstania w miejscu, nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, nie chybnie brakuje tam nas. Odstania w miejscu, nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Między nami mówiąc.